Niebieski Krzyż dla mnie to jest powołanie. Zawsze chciałem być ratownikiem, w tych górach się urodziłem. Tutaj mieszkam, tutaj żyję. Byłem w swoim życiu w wielu innych górach. Zawsze wracam tutaj, bo tu jest mój dom. I uważam, że ten Niebieski Krzyż to jest powołanie. To jest pasja i powołanie. Ja już 44 lata jestem dumny z tego krzyża. Od kiedy tylko odznakę dostaliśmy. I do dzisiaj tak jest. Krzyż Niebieski to jest coś, co nas wyróżnia i to jest ktoś, kto jest oddany ludziom, bo po to jest. Za młodych lat z mamą chodziłem w góry, widziałem ratowników w czerwonych swetrach, jeżdżących na nartach i to zawsze dla mnie było marzeniem wstąpić właśnie do GoPro. To jest duma. Duma nosić ten niebieski krzyż na piersi, a przede wszystkim sami tutaj jesteśmy jednym gronem i to obojętnie, gdzie się znajdziemy, czy w Bieszczadach, czy w Beskidach, czy w Karkonoszach. Jesteśmy wszyscy kolegami w braci ratowniczej w całej Polsce. Turysta wyszedł ze schroniska na Szrenicy w kierunku schroniska pod Łapskim Szczytem. O godzinie 17:20 za pomocą telefonu komórkowego zawiadomił swoich znajomych w Jeleniej Górze o zabłądzeniu. O godzinie 18:00 wyjazd ratowników samochodem na Szrenicę i do pośredniej stacji kolei linowej. Zaczynamy przeszukiwanie rejonu między zielonym a żółtym szlakiem w Szrenickim Kociołku. Docieramy do zaginionego. Zabłądzenie nastąpiło wskutek zbyt późnego wyjścia ze schroniska na Szrenicy oraz zlekceważenia aktualnych warunków pogodowych w Karkonoszach. W potocznym odczuciu społeczeństwa w Polsce Karkonosze to nie są duże góry, to nie są prawda, wysokie góry, więc nie musimy się tak przygotować jak w Tatry czy w Alpy. Dzisiaj wiemy, że Karkonosze to jest taka mała Skandynawia środkowej Europy, gdzie zjawiska te atmosferyczne, gdzie klimat jest bardziej surowy jak w Tatrach, gdzie pogoda się bardzo szybko zmienia, gdzie mamy dynamikę zjawisk pogodowych, które potęgują zagrożenie. Fajnie, że w Polsce rozwija się różne sporty, że Polacy wychodzą w te góry, korzystają z tej natury. Oczywiście przysporzyło to nam, ratownikom, więcej pracy, bo rozwój paralotniarstwa, rowery górskie, rowery downhillowe, wspinaczka skałkowa. Po prostu tak rozwinęło tą turystykę, że nam się też zwiększył obszar tych wypadkowości różnego rodzaju. Pandemia spowodowała rozwój skituringu. Skituringu właśnie, gdzie po prostu zamknięto stoki i wszyscy turyści, narciarscy ruszyli w góry na skitury. Nie wiem dlaczego my mamy ciągle się martwić o tego turystę, czy on jest przygotowany, czy nie przygotowany, czy on umie, czy nie umie. Media to jeszcze podkręcają. Nie, my jesteśmy od tego, żeby mu udzielić pomocy. Czy on pójdzie w majtkach na Śnieżkę, czy on powiesi się na linię, czy coś sobie zrobi, to jest jego problem. Moi strażnicy czy pracownicy czekają na to pytanie. Turysta przyjeżdża z Warszawy czy tam gdzieś z centralnej Polski, podchodzi do punktu pobierania opłat albo do strażnika i mówi: proszę pana, gdzie ja tędy dojdę? To znaczy, że on kompletnie nie wie,
gdzie on przyjechał i gdzie on chce iść, nie? To jest pierwsza rzecz. No już nie mówiąc o takim, że wchodząc na Szerenicę pyta się, czy dojdę tędy na rysy, prawda? Odpowiedź tak, za miesiąc. To się nic nie zmieniło tak naprawdę. No przecież my pamiętamy te tłumy z hal fabrycznych na Górskie Hale. Był też dziki tłum, nieprzygotowany, gdzieś tam łapali. Przewodnik był jeden na 200-300. I teraz, porównując ilość wypadków w górach i ilość wypadków na co dzień, bo ciągle żyjemy w zagrożeniach, na drogach w Polsce ginie rocznie od do 5000 ludzi, to się waha. I nikt z tego nie robi problemu. Nikt nie chce zabierać samochodów i tak dalej. Natomiast jak w górach się zjawi jakiś wypadek, się zdarzy od razu, wszyscy piszą na tych biednych turystów, że chodzą bez butów czy w butach. Naprawdę nie jest to ważne. My jesteśmy od tego, żeby pomagać. I tyle. Intensywność ruchu turystycznego, a szczególnie od lat 90. ciągle rośnie. Może teraz, no, nawet pandemia tego nie zatrzymała i dzisiaj, jeżeli szacujemy, że Sudety Zachodnie odwiedza lekko ponad 3 miliony, to 2,5 miliona z tych turystów jest w Karkonoskim Parku Narodowym. Piękno gór i tak w nas pozostanie, niezależnie od tego, czy oni są wyedukowani, czy nie, czy należy im ta pomoc się, czy nie. O godzinie 17:00 zgłoszenie zaginięcia turysty lat 32, ubranego w kombinezon, czarne spodnie i czerwoną kurtkę. O godzinie 17:40 decyzja o ogłoszeniu alarmu dla sekcji Szklarska Poręba. O godzinie 18:10 zgłoszenie się poszukiwanego i odwołanie alarmu. Poszukiwany zgłosił się dokładnie w chwili rozpoczęcia wyprawy poszukiwawczej. Przebywał w lokalu gastronomicznym, bo zapomniał o umówionej godzinie spotkania z żoną. Rok 1945. Przybywa tutaj nam do Sudetów 300 km pięknych gór z 22 pasmami i zaczyna się również proces tworzenia się ratownictwa górskiego w sensie prób jakichś takich, trochę Niemcy mieli w tym udział, którzy tu pozostali. Ci Niemcy, którzy pozostali, bo oni jeszcze dwa lata, jeszcze ci, którzy przyjechali na te tereny, jakby mieszkali wspólnie w tych, z tymi Niemcami, którzy tutaj zostali. Tutaj no, teren Karpacza też był, czy w ogóle tu Karkonoszy, było dużo, że tak powiem, świetnych sportowców z tamtych czasów. To byli też mistrzowie świata, mistrzowie olimpijscy, którzy też po tych górach tutaj, że tak powiem, chadzali, też działali w tej kolumnie tego transportu sanitarnego, tej niemieckiej kolumnie. I oni no, jakby też znali te góry bardzo dobrze. Ratownictwo górskie w tamtych latach tworzyli przewodnicy, ludzie, którzy byli już przewodnikami. Tadeusz Stecz i wszyscy inni. No i my nawet potem naczelnicy przejęliśmy, byliśmy również przewodnikami. Także przewodnicy byli niejako napędem rozwojowym ratownictwa górskiego tutaj u nas. Ja mogę powiedzieć, że podobnie jak kolega naczelnik grupy sudeckiej. Ja najpierw byłem przewodnikiem, a później byłem ratownikiem, a nie odwrotnie. Zostałem
przewodnikiem górskim i później poproszono mnie na... Ja też. Także tak to było, ale to jedno drugiemu nie przeszkadza, dlatego że znajomość gór, połączenie tych funkcji było jakby naturalną drogą. Taką datą, która jest, którą dzisiaj obchodzimy, utworzenia naszego stowarzyszenia, to jest 15 grudzień 1952 roku w schronisku Samotnia po pierwszym zebraniu takim organizacyjnym powstaje Sudeckie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, tak się to wtedy nazywało. Pierwszym prezesem zostaje Tadeusz Teć, a pierwszym kierownikiem Tadeusz Mucha-Zborowski i pierwsza siedziba, co jest bardzo ciekawe, była w Przesiece w Straży Pożarnej, maleńki pokoik, parę zdezelowanych topoganów i, co ciekawe, z tego miejsca zarządzano ratownictwem górskim w całych Sudetach, od Kotliny Jeleniogórskiej po Kotlinę Kłodzką. W 1975 roku nastąpił podział administracyjny Polski, nowy. Podjęto na szczeblu zarządu głównego PTTK, że grupę sudecką trzeba podzielić na dwie grupy. I nastąpił ten podział. Grupa sudecka została podzielona na grupę karkonoską o nazwie Grupa Karkonoska i Grupa Wałbrzysko-Kłodzka. My, jako Wałbrzysko-Kłodzka, dostaliśmy teren od Bramy Lubawskiej po Góry Opawskie wraz ze Ślężą. No i do dzisiejszego dnia ten teren jest pod naszym zasięgiem ratowniczym. Proszę pamiętać, że to jest 300 km długości. Zarządzane to było z Jeleniej Góry. I to było niezwykle uciążliwe, dlatego że nie było transportu, jeden samochód. Tam po tamtej stronie nie było, czyli w Kotlinie Kłodzkiej, w Sudetach Wschodnich, nie było ratowników zawodowych, tylko ratownicy nasi obsługiwali, pełnili dyżury na dwóch stacjach, na Śnieżniku i w Zieleńcu. I nasi niechętnie jeździli, no bo do dzisiaj nie ma łączności bezpośredniej pomiędzy tymi kotlinami, coś zadziwiające. Tak jak jechał od nas ratownik na dyżur na dwa tygodnie czy na tydzień na Śnieżnik, to tak jakby jechał na Kamczatkę. Troje uczestników studenckiego obozu narciarskiego, wbrew zakazowi, udało się około godziny 11 na wycieczkę w rejon Małego Śnieżnika. Kierownik grupy zgłosił o wypadku zaginięcia studentów o godzinie 18 tegoż dnia. O godzinie 19 grupa ratownicza w liczbie 80 osób, podzielona na trzy podgrupy, udała się na wyżej wymieniony teren. Akcja trwająca bez przerwy do godziny 5.30 dnia następnego nie przyniosła pozytywnego rezultatu. W dniu 21 lutego akcja ratunkowa, zakrojona na szerszą skalę, prowadzona w warunkach bardzo trudnych, objęła doliny i jary po prawej stronie Małego Śnieżnika, aż pomiędzy górze. Również bez rezultatu. W trzecim dniu akcji ratunkowej o godzinie 13, a więc w chwili, gdy grupy ratunkowe znajdowały się w terenie, zaginieni studenci powiadomili telefonicznie kierownika schroniska na Śnieżniku o swoim pobycie w leśniczówce koło wsi Jodłów. Posługiwaliśmy się głównie rakietnicami, jakimiś tam krzykami hop, hop. Sześć razy na minutę? I sześć razy na minutę, prawda, to były takie... Hasła, sygnały. Ale, a dzisiaj, przepraszam. Ale Darian, pamiętasz czasy, kiedy
część ratowników miała tylko telefony w domu. I ten system powiadamiania to był taki udoskonalony, że się dzwoniło pod dane numery i on wyleciał do klatek schodowych, gdzie byli ratownicy, powiadamiał i na rogu na przykład ulicy takiej i takiej była zbiórka. I ten samochód jak wyruszał, to jechał od jednego miejsca do drugiego, do trzeciego. I jak już zapakował wszystkich, jechał w kierunku gór. Myśmy dojeżdżali do naszych stacji autobusami. Tej części, bo nie było komunikacji, prywatnych samochodów nie było. I był taki moment, gdzie dostaliśmy takie przepustki do autobusu, gdzie autobus był zapełniony, już nikogo nie brał, już na zewnątrz stali, a nas musieli wcisnąć. Nieraz narty nam wciskali gdzieś, bo musieliśmy się dostać. I to respektowane było przez kierowców. Potem przychodziły oczywiście nowsze rzeczy, pagery, potem Ericssony. I już nie było mówione, że jak cię widzę, to cię słyszę, bo niektóre nasze radiostacje wyglądały w ten sposób, że jak nie było widać go gdzieś tam daleko, to nie było go też słychać, więc to było utrudnienie, ale myślę, że ten ruch turystyczny był trochę inny. Tu Marian powiedział o wyciągach. Rzeczywiście, jak się zjechało z toboganem na dół, to trzeba było z tym toboganem wyjeść, ale tam było czasami jeden wypadek na 3 dni, 4, ale jak ruszyły wyciągi, to z jednej strony były to dla nas na pewno udogodnienia, ale ruch, który się zwiększył, zwiększył również wypadkowość. A tam, gdzie największy ruch jest, tam zawsze największa jest wypadkowość. U nas Śnieżnik Kłodzki, tam tłum ludzi i tam się zdarzają różnego rodzaju wypadki. No i przede wszystkim Szczeliniec Wielki. Park Narodowy Gór Stołowych, Szczeliniec Wielki. A Szczeliniec ma specyfikę taką 919, nie dojedzie się tam niczym. Trzeba wszystko robić z buta. Wnieść, wejść, zejść, przeprowadzić akcję. Chyba że jest specyficzna akcja, no to można użyć śmigłowca i długiej liny, ale to się zdarzyło chyba ostatnio 2-3 lata temu. W historii tylko dwa razy. Tak, bo to nie są takie przypadki, które potrzebne są do użycia śmigłowca. Ale jest to trudny rejon. Malutki, ale trudny. W czasie spotkania naczelnik chorskiej służby powiadomił o zaginięciu czeskiego studenta i zwrócił się z prośbą o zorganizowanie wspólnej wyprawy chorskiej służby i GOPR w dniu 5 września 1970 roku. Ustalono, że pierwszym rejonem poszukiwań będzie kocioł Małego i Wielkiego Stawu. O godzinie 12:05 ratownik Marian Tworek, trawersując górną partię Małego Kotła, zauważył ślad w gniecionej roślinności poniżej grupy skalnej progi. Po zejściu w dół trafił na zwłoki leżące w paprociach w odległości około 20 metrów od progów. Dla nas, dla ratowników, jest to takie ważne, że jeśli uda się uratować, to my to pamiętamy i też dla nas, że cieszymy się z tego, że coś poszło dobrze, prawda? A jest gorzej, jak gdzieś to, nie wiem, no warunki, bo coś się nie udaje, prawda? Bo przychodzimy i ta osoba, czy ten, którego szukamy, jest, że tak powiem, no już nie żyje. To wtedy jest to takie, że to się pamięta i to, tego się nie zresetuje. Jest akcja, rodzina przyjeżdża i my już wiemy, że nie żyje. I podchodzisz do tej rodziny, a w tych oczach tych ludzi jest taka
nadzieja i wiara, że jeszcze się da. A tego nie można przyciągać do rana czy gdzieś tam, tylko trzeba to powiedzieć. To są trudne momenty. Wielokrotnie brałem udział w trudnych akcjach, gdzie też były osoby, że tak powiem, no, śmiertelne, wspólnie z Czechami. Był taki 92 rok, chyba zima, 92-93, gdzie w ciągu jednego tygodnia trzy osoby spadły. To były pierwsze dwie w poniedziałek, następna w sobotę do Obrzegodolu. I to była naprawdę no, trudna akcja i to było takie wspólne działanie z Czechami. Myśmy tam w ten poniedziałek, to tam doszedłem pierwszy z takim kolegą już nieżyjącym, Markiem Kuchcińskim. Później zacząłem schodzić tam na dół, w dół do tych dwóch poszkodowanych turystów. To był chłopak z dziewczyną. I zaczęliśmy tam schodzić, no, jak doszliśmy do nich, to niestety już te osoby nie żyły. A gdzieś tam w oddali światełka się pojawiły i Czesi szli do góry. Co jeszcze tutaj, tu, co Andrzej mówi, co jest ważne, bo były takie też akcje, pamiętam tego Polaka, który zabłądził podczas mgły i silnego wiatru między Szrenicą a Czeską Budką. Szaławko, czy jakby się... Tak, tak, i Czeską Budką i tam później ten. I pamiętam, żeśmy go znaleźli, właściwie wspólnie z Czechami żeśmy go znaleźli. I był problem, co teraz zrobić, no bo jeżeli my go oddamy Czechom, no to ciało wróci po dwóch tygodniach. I wspólnie pamiętam, jak dziś z naczelnikiem Horskiej Służby, on mówi, wiesz co, to my się odwracamy, aby go przesuńcie na polską stronę. No i udało się, że ciało od razu zostało oddane i rodzina je otrzymała. Jacek Schemat w jaskini. Będziemy wchodzili, tu jest plan. Mogą wchodzić tym otworem. No dosyć duża grupa jest na takiej, więc ewentualnie, nie wiem, kolejne jeszcze trzy osoby, żeby po prostu też jakby takie, można powiedzieć, dwie szpice bym może zrobić w takim razie trzyosobowe. Właśnie na tej zasadzie, tak jak sam zaproponowałeś, że dwójka zostaje przy osobie, którą będziemy ewakuować, a jeden z nich, jeżeli już trafią na tę osobę, po prostu wraca i ściąga całą grupę. Dobra, spróbujmy sobie trzy osoby, tak? Tak? No. Wychodząc z teatru, wyłączyłem telefon, zobaczyłem 11 nieodebranych od naczelnika i Zbyszka Jagielaszka, 15. Myślę, sobota, godzina 22, co oni chcą ode mnie? Odzwaniam, gdzie ty jesteś, bo jest akcja w Jaskini Niedźwiedzie. I mówię, że no, w teatrze, no, to naczelnik to zbieraj się, jedź tam pomóc Zbyszkowi. Do Zbycha zadzwoniłem, Zbychu, co jest? A spadł Grotoła z drabiny. Ja mówię, a to z drabiny, a tam jest piesze wejście, jest piesza drabina, która sprowadza w dolne partie Jaskini Niedźwiedzi. Ja mówię, dobra, to chłopaki szybko sobie poradzą. Ale drugi telefon nie z tej drabiny w nowych partiach, tam kilkaset metrów za ciasnotami, za ciężkimi przejściami w Jaskini Niedźwiedzi, które były odkryte. Myśmy jako ratownicy jeszcze tego nie znali. Tam chodzili tylko grotołazi specjaliści, którzy mieli tylko zezwolenie, bo nikt tam ich nas nie wpuszczał. No i zaczęła się cała akcja. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudna. Wchodziłem 6 razy do jaskini. I po 19 godzinach udało nam się wyciągnąć grotołaza cały i zdrowy i tak. To my mieliśmy taki wypadek w Szklarach. Dwóch studentów młodych poszło na dół szukać kamieni półszlachetnych i zaginęli. Słuchajcie, 21 dni byli pod ziemią. Szukali ich strażacy, już wszyscy wszystko przeszli. I na końcówce zawołali nas GOPR i Zbyszek Jagielaszek razem z Piotrkiem Snopczyńskim zjechali do jakiegoś tam, do jakiejś dziury i... 25 metrów. Tak, 25 metrów w dół gdzieś zjechali i usłyszeli jakieś szmery w tej ciszy i zaczęli wołać. Patrzą, idą do tych dwóch ludzi, 21 dni. Oni wychłodzeni, szczupli. I było, to Piotrek opowiada zawsze, mówi tak, była taka akcja, a jakie macie latarki piękne. I też padło takie sformułowanie, Piotrek, pytają się Piotrka, a ile my tu dni jesteśmy? A Piotrek mówi 21, a jeden mówi, to szlak trafił wakacje. Takie sformułowanie, po prostu mózg już nie pracował. I słuchajcie, to nie koniec tej akcji całej, wyciągnęli ich, i sytuacja się powtarza po 20 chyba latach. Ten człowiek jeden z tej dwójki ma 40 lat. Idzie w to samo miejsce, żeby zobaczyć, jak to było,
i wpada do dziury. Tylko, że już nie wpadł tak głęboko, że nie dało rady go wyciągnąć. Bo ja już w tej akcji brałem udział. No, a ty brałeś w tej drugiej? W tej drugiej była sytuacja, że dostaliśmy zgłoszenie, że wpadł do sztolni, pojechaliśmy, założyliśmy stanowiska, bo ja ze Zbyszkiem już byłem, Zbychu zjechał, przygotowałem stanowisko do wyciągnięcia z innymi ratownikami. I Zbychu przez radio mówi, że jest przy nim, ma nogę złamaną, zapakował, zabezpieczył. I jak go wyciągaliśmy, i Zbychu był cały czas podpięty pod te noże i on cały czas go przepraszał. Mówi, że pana przepraszam, bo ja tu drugi raz. Zbychu się, ale o co ci chodzi? Albo pan drugi raz mnie stąd wyciągnął. Po śniadaniu wyszło łącznie z pilotem Stefanem Wawreniukiem 15 osób w kierunku dolnej stacji wyciągu, w tym 6 mężczyzn i 9 kobiet. Wszyscy byli bez nart i niemal wszyscy pozbawieni odpowiedniego ekwipunku osobistego i nieodpowiednio ubrani. Kobiety w jedwabnych pończochach, obuwiu w większości na wysokich obcasach, w futrach z torebkami ręcznymi, w chusteczkach na głowie. Lawina ruszyła z olbrzymiej, jak na nasz teren górski, powierzchni. Równocześnie albo bezpośrednio po sobie z dwóch kierunków, pod kątem 30-45 stopni do siebie, uderzając całym swym ogromem w okolicy zakrętu Śląskiej Drogi w Białym Jarze. Przyszła do mnie moja znajoma i mówi, słuchaj, w Białym Jarze jest lawina, jest byłem ratownikiem. Natychmiast wsiadłem w pierwszy pociąg i rano byłem tutaj w Karpaczu i przez 3 dni do końca brałem udział w tej akcji ratunkowej i chcę powiedzieć, że myśmy byli totalnie do tego nieprzygotowani, bo po pierwsze nie spotkaliśmy się jeszcze z taką lawiną, wiedzieliśmy, że tu w Karkonoszach schodzą lawiny, że są miejsca lawiniaste, uczono nas tego na kursie, ale nie umieliśmy działać, mieliśmy parę sond lawinowych, parę łopat, topogany i pomoc ratowników sąsiednich, czyli z Horskiej Służby, była bardzo efektywna. Zresztą tej pierwszej nocy wydobyto chyba 11 ciał z tego i to była najbardziej owocna praca, no, ponieważ to Rosjanie w większości zginęli. Zatem działalność polityczna tutaj niejako otwierała wszystkie drzwi dla pozostałych służb, wojsko. I wojsko tutaj pełniło główną rolę, bo byli odpowiednio przygotowani. Cisza. Idealna cisza w pełni słońca, rażąca biel śniegu, nienaturalnie pochylony, miejscami powalony w dole las, a w jednym z wąwozów wyżłobionych w śniegu zwłoki pierwszej ofiary. Leżały płytko, głową w dół, dziwnie małe wobec tego ogromu zastygłej, śnieżnej rzeki, która przewaliła się nad nimi, a pod którą znalazło śmierć jeszcze tylu innych. Ja mogę powiedzieć, jako taka osoba, która jeszcze nie była w pogotowiu. To było masowe zdarzenie, gdzie tylu ludzi zginęło. Ja akurat pracowałem wtedy w tym ośrodku, gdzie głównie ci Rosjanie przebywali, którzy tam zginęli. Ja tych ludzi wieczorem widziałem, a na drugi dzień ich widziałem na lawinisku, gdzie byli, że tak powiem, no, nie żyli już. Wielu z nas tam pobiegło do góry, żeby to zobaczyć, żeby ewentualnie w czymś pomóc, bo to, co powiedziałem, jeszcze nie byłem ratownikiem, ale już, że tak powiem, ci rycerze Błękitnego Krzyża byli gdzieś tam przeze mnie widziani i zawsze tym ratownikiem, że tak powiem, no, chciałem być. Dzisiaj tak patrzymy, mówimy sobie, zeszła lawina, ale to było na nasze warunki, to był ogrom tego śniegu, tego zwaliska, tego wszystkiego, to coś niesamowitego. Ale proszę sobie wyobrazić, że postawiają pomnik
i przychodzi potężna druga lawina i nie ma pomnika. Jakaś siła. 40-tonowy. Jakaś siła w tym wszystkim jest. Taka ciekawostka przy tym była. Pracownicy kolei linowej, którzy obsługiwali wyciąg na Złotówce, szli do pracy. I nasz ratownik szedł, Kaziu Bańkowski, nieżyjący. Tak jest. Stanęli za tym pomnikiem, żeby zapalić papierosa. Poszli na górę, usłyszeli taki puch, odwrócili się, już pomnika nie było. Ratownicy wypalali papierosa przy największym zagrożeniu lawinowym i przez lawinisko szli sobie na strzechę akademicką. Ja bym chciał tylko powiedzieć jedną rzecz, bo nie byłem, jeszcze mnie tam nie było, ale w 2008 zeszła bardzo podobna lawina, dokładnie 40 lat później i dwa dni, tak. I teraz chcę powiedzieć, bo Jurek powiedział, jakie to masy śniegu, więc już korzystając z tych nowoczesnych technik i możliwości pomiaru, myśmy w ciągu kilku dni zmierzyli powierzchnię obrywu. To proszę sobie wyobrazić, że powierzchnia obrywu w tym 2008, pewnie w 68 była jeszcze większa, w rzucie poziomym miała prawie 7 hektarów, uwzględniając rzeźbę terenu to było ponad 10 hektarów, a miąższość obrywu sięgała od 40 cm do 1,5 metra. W związku z tym i teraz to się wszystko gromadzi w tej gardzieli Białego Jaru. To trzeba zobaczyć. Teraz oczywiście w tych lawinach, które były później, to myśmy już byli do tego przygotowani, mamy większą wiedzę, to jest monitorowane wszystko, więcej wiemy na temat lawin. O godzinie 13.50 w stacji ratunkowej GOPR Hala Szrenicka zostajemy powiadomieni przez żołnierza WOP o wypadku. Poszkodowany ma złamaną nogę i czeka na pomoc na Wielkim Szyszaku. Zabieramy ze sobą do transportu poszkodowanego Akie. Po zejściu ze Śmielca o godzinie 16.10 natrafiamy na miejsce wypadku i poszkodowanego. Ma złamane obydwie kości podłudzia nogi prawej. Po udzieleniu pomocy transportujemy poszkodowanego szlakiem czerwonym na Przełęcz Karkonoską. Nadmieniam, że w tym dniu warunki narciarskie były bardzo ciężkie. W związku z tym dojazd na miejsce wypadku i transport rannego był bardzo trudny. Te metody szkolenia teraz są na wyższym poziomie, ale wtedy jak ja zaczynałem ten okres kandydacki, to było to samo. Co jest teraz? Bo też kandydaci muszą jeździć na nartach, muszą zdać topografię. Jak tej topografii nie zdadzą, no to jest słaby temat. Ratownik musi znać topografię. Musi, że tak powiem, przejść te kursy. Wtedy myśmy w PCK robili, udzielałem pierwszej pomocy. Teraz są te kursy KPP już na wyższym poziomie. Także w zasadzie te podstawowe rzeczy są takie same. A teraz te dalsze szkolenia już specjalistyczne to już są na wyższym poziomie, bo to co już było powiedziane, no myśmy też zaciągnęli trochę tej wiedzy od tych służb, że tak powiem, europejskich. Alpejskich czy europejskich. Jak mówimy o szkoleniach, to musimy pamiętać, że my się szkolimy permanentnie. Nie ma miesiąca, żeby nie było kilku szkoleń i to w każdej grupie, za wyjątkiem okresu tego letniego, gdzie jest duży ruch turystyczny, tych szkoleń nie organizujemy, ale tak cały czas jest osoba odpowiedzialna za szkolenia w każdej grupie, organizuje te szkolenia w uzgodnieniu z naczelnikiem i z instruktorami, ale mamy również szkolenia centralne. Ta ewolucja sprzętu i środków, które w tej chwili posiadamy, cały czas nas determinuje do tego, żeby się szkolić i poznawać te nowe technologie. Ja akurat w naszej grupie zajmuję się poszukiwaniami i tutaj w tym przedziale, że tak powiem, zadań, można powiedzieć, w ostatnim okresie bardzo dużo się zmieniło, tak? Bo zaczynaliśmy od nawigowania samą mapą,
Później weszły do grupy GPS-y. W tej chwili mamy telefonię komórkową, prawda? Mamy drony do dyspozycji, także cały czas rozwijamy się i musimy się cały czas szkolić. Ratownik, który się dostaje na okres kandydacki, też jest ważny przez kadrę instruktorską, przez starszych ratowników, wypatrzyć, czy on się nadaje w ogóle na tego ratownika, bo to jest bardzo ważne, bo ten okres kandydacki jest też dla nas, już instruktorów, starszych ratowników, bo oni też sami zrezygnują, bo wiedzą, że to nie dadzą rady, ani psychicznie, ani fizycznie. Wiadomo, fizycznie oni wytrzymują, zdadzą te egzaminy wstępne, ale długotrwałe szkolenia, nie z akcje i sami się wycofują. To też jest dla nas ważne. I później tym takim najważniejszym momentem jest przyrzeczenie przed naczelnikiem i uścisk naczelnika, gdzie dostaje tą swoją blachę. Jest też ważny dobór naturalny po trudnych akcjach ratunkowych. Na przykład po Białym Jarze, po lawinie w Białym Jarze zrezygnowało chyba z 20 albo 30% ratowników. Bo w pewnym momencie znaleźli się w sytuacji bardzo ekstremalnej i to jest najlepszy chyba taki klasyfikator, można tak powiedzieć, który pokazuje, czym to ratownictwo naprawdę jest. Co innego dyżur, jazda na pulku z topoganem, a co innego akcja właśnie taka bardzo ekstremalna akcja wymagająca. Może to ładnie wygląda w telewizji, idą ratownicy, a ciężkie akcje, gdzie jeszcze są ofiary podczas tych działań, no to wtedy pokazuje, czy ten kandydat, młody ratownik nadaje się. Ale wyszkolenie teraz ratownika górskiego jest tak wysokie, że ratownicy górscy mogą brać udział w różnych zdarzeniach losowych. Powódź, trzęsienia ziemi, wypadki górnicze. Wszędzie jesteśmy na w miarę wyszkoleni, że możemy śmigłowiec, wody szybko płynące w górach. Także naprawdę ten poziom jest w tej chwili bardzo wysoki. Polska ma 2200 km gór, 7 grup, każda grupa jest idealnie wyposażona. Wartość dzisiaj stowarzyszenia to jest kilka miliardów złotych. Ratownicy są tak wyszkoleni, jak nigdy nie byli i na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli ja porównuję moje wyszkolenie na początku i dzisiejszego ratownika, to jest w ogóle żyjemy w naprawdę fantastycznych, bogatych, komfortowych warunkach. Godzina 14.30. Czaplicki powiadamia Bacówkę o spadnięciu turysty z Drogi Przyjaźni do kotła Wielkiego Stawu. Zbigniew Nakielski przystępuje do organizacji akcji. O godzinie 14.55 uczestnicy akcji zlokalizowali poszkodowanego i nawiązali z nim łączność głosową. Nakielski prosi o pomoc lotnictwo sanitarne z Wrocławia. We Wrocławiu śmigłowiec sanitarny ma nieczynną windę. Naczelnik Jerzy Pokój przejmuje kierownictwo akcją. Decyzja naczelnika o użyciu śmigłowca. Zakończenie transportu poszkodowanego do schroniska. Zaopatrzony i zabezpieczony oczekuje na transport lotniczy. Ale z takich opowieści ciekawych, proszę Państwa, to dzisiaj to Park Narodowy to jest filarem funkcjonowania GOPR-u, ale wtedy nie. Ja pamiętam, zbliża się wypłata, pieniędzy nie ma. Na wypłatę nie ma pieniędzy. Dzwonię do ówczesnego burmistrza Szklarskiej Poręby, Andrzeja Kusztala i mówię, słuchaj, potrzebuję 10 tysięcy złotych. Na co? Zwariowałeś? Na wypłatę. No a jak? No wie, no nie jak, tylko muszę pożyczyć od ciebie. Pojechałem do niego, do Szklarskiej Poręby, bo zawołał swoją księgową i mówi, idziecie na pocztę i proszę wypłacić naczelnikowi 10 tysięcy. No ona mówi, jak to tak? Proszę wypłacić. No i ona dała mi te, tam poszedłem, podpisałem jej. Teraz sobie myślę, przecież ja mu w życiu nie oddam tych pieniędzy, bo skąd? No i dzięki temu zrobiliśmy wodospad Kamieńczyka, bo za te 10 tysięcy, które wisiałem w Szklarskiej Porębie, dogadałem się, że podpiszę. To była wtedy wyjątkowa sytuacja, bo wodospad Kamieńczyka został zamknięty po wypadku śmiertelnym na wiele lat.
i nie było możliwości go otwarcia. I ja się zdecydowałem, że my go sprawdzimy i co tydzień będziemy, to wtedy Antoś Kierzuń sprawdzał ten co tydzień ten wodospad i dałem certyfikat udostępnienia wodospadu Kamieńczyka w Szklarskiej Porębie za te 10 tysięcy, które on mi dał na wypłatę. Ale też wziąłem na siebie wtedy no dość dużą odpowiedzialność na to. To było dość takie karkołomne. Wszyscy nas postrzegają jako instytucję państwową, tak? Jak policję, jak straż pożarną, jakieś tam inne służby. My jesteśmy nadal stowarzyszeniem. Ta umowa, która jest z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, to ona zabezpiecza nam gdzieś około 50% tych środków. To środki najważniejsze na płace, o czym Jurek wspominał, dla ratowników zawodowych i częściowo pochodne. Sejmik co roku przeznacza środki na inwestycje, ale takim u nas w Karkonoszach, takim środkiem, który pozwala nam bezpiecznie żyć, jest Karkonoski Park Narodowy, z którego ustawowo mamy 15% biletów wstępu. To daje nam, Andrzeju, no ponad 1 000 000 zł w zeszłym roku. Przeciętnie obecnie przy tym ruchu turystycznym to jest kwota netto już 1 200 000, którą systematycznie co kwartał przekazujemy. Ja chcę tu powiedzieć, bo kiedy wyszły te przepisy, to ja no nie byłem z tego zadowolony, bo też mieliśmy trudności jako park finansowy i każda taka złotówka trochę było szkoda, ale dzisiaj z perspektywy tego minionego czasu zupełnie zmieniłem zdanie. Uważam, że to są dobrze inwestowane pieniądze, bo to są środki, które rzeczywiście bardzo mocno wspierają działalność ratowniczą. Znaczy jako stowarzyszenie funkcjonuje to dobrze, bo dalej mamy wsparcie wśród ochotników. Oczywiście głównym trzonem jest kadra zawodowa i to ona jest tym pierwszym uderzeniem, czy najbardziej wyszkoloną kadrą i tu jest największy nacisk, żeby ci ludzie byli jak najlepiej wyszkoleni. Oczywiście w stowarzyszeniu też są ochotnicy, którzy przy dużych działaniach są dużym wsparciem dla kadry zawodowej. Moje jako naczelnika przeraża to, że moja kadra zawodowa robi się coraz starsza i jeżeli nie zrobimy systemu emerytalnego w Pogotowiu Górskim, no to za parę lat będę kierował 60-parolatkami, jeżeli ja wytrzymam jako naczelnik. Ten rok to jest coś dużego, dlatego że to jest mnóstwo ludzi, którzy już odeszli, którzy zostawili trwały ślad i wnieśli wiele rzeczy dla rozwoju i wielu różnych aspektów życia Dolnoślązaków, a też i ludzi, i turystów, i ludzi żyjących w górach. Im też poświęcono cmentarz górski w Dolinie Łomniczki. Tam też znajdują się nazwiska osób, które w wybitny sposób doprowadziły do tego, że to miejsce, te góry i ludzie tu przebywający na pewno mieli w nich ogromne oparcie. Człowiek nieodpowiedzialny, nieprzygotowany do szczególnych, zwłaszcza zmieniających się niespodziewanie warunków, człowiek nieprzestrzegający obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa, staje się w jednej chwili człowiekiem potrzebującym, biednym, wymagającym teraz i natychmiast pomocy wyspecjalizowanych ratowników. Stawką bardzo często jest życie tego człowieka. Nie ma wówczas czasu na robienie wymówek typu trzeba było tam nie iść, a po co było zbaczać ze szlaku, a trzeba było wziąć odpowiedzialność, odpowiednią obuwie czy odzież. Tak, to wszystko prawda, ale w tej chwili liczy się tylko i wyłącznie życie człowieka, który jest w tym momencie człowiekiem potrzebującym, człowiekiem w biedzie. I w tym miejscu należałoby, myślę, podziękować ludziom gór za dziesiątki czy setki ludzkich istnień ratowanych przez was każdego dnia. Pomagając im, wypełniacie misję świętego Wawrzyńca, służycie potrzebującym. W imieniu wszystkich, którzy w górach, w chwilach trudnych dla siebie, otrzymali od was pomoc, przyjmijcie wielkie buzapot.
Błękitny Krzyż to takie wrota, które otworzyły się nam wszystkim, żeby to wnętrze, które tworzyliśmy przez wiele lat, udostępnić drugiemu człowiekowi na szlaku, w górach, w jego potrzebach.